W dniu wczorajszym około godziny 17 został zamknięty most na ulicy Kościuszki w centrum Kłodzka. Powodem było uszkodzenie konstrukcji mostu przez firmę wykonującą sieć ciepłowniczą. Na chwilę obecną jedna strona mostu została wydzielona i zabezpieczona. Dzisiaj wykonawca sieci ciepłowniczej takie zapory postawi konstrukcyjne, żeby nie ulegał dalszej degradacji, jest zobowiązany do stworzenia projektu wykonawczego i odbudowy tego filara, który został uszkodzony. Prace, które były przy tej linii ciepłowniczej, doprowadziły do tego, że filar po prostu pękł. Kto ponosi koszty teraz za ekspertyzy i kolejne prace pozaplanowe przy moście? Wszystko będzie scedowane na wykonawcę. Dzisiaj rano się odbyło takie spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych, w którym ja też uczestniczyłem, i wykonawca będzie ponosił koszty odbudowy tego filara. Ograniczenia w ruchu samochodowym i pieszym mogą potrwać nawet do 3 miesięcy. Prace naprawcze rozpoczną się najszybciej, jak to będzie możliwe. Obecnie ruch odbywa się jedną stroną mostu.